Wiesz co, ja chyba taką mam właśnie lekko paranoję, że wszystko tak, wiesz, bardzo obserwuję Pawła i tak czuję, że on tak jakoś, no nie zachowuje się tak do końca jak normalnie. Że nie jest sobą do końca? Że to się nie tak. Naprawdę? Ale pod względem takim, że co do mieszkańców, czy co do... Nie wiem. Czy do, co do ciebie? No nie wiem, po prostu czuję, że coś jest nie tak. No ale no to co, muszę o tym nie myśleć, no bo... Dlatego jesteś taka trochę przybita, widzę właśnie. No. Ale nie potrafisz stwierdzić... O co chodzi? O co chodzi mniej więcej. Ale jak on się zachowuje na przykład? Jakie są różnice pomiędzy nim normalnie, a nim teraz? Jaki widzisz difference? Że, no po prostu nie jest sobą. Jest taki jakby... Taką ma jakąś... No ma taką inną energię. No my z Pawłem znamy się od lat i... No i po prostu umiem wyczuć, kiedy wszystko jest okej, a kiedy coś jest nie tak. Ale to nie jest związane z tym, że jest dopiero drugi dzień i może jest taki przestraszony jeszcze lekko? Nie, on nie ma problemu z nowymi ludźmi albo coś. Wyczuwasz też na przykład jego energię co do ludzi, że ktoś nie tak? Bardziej chyba nawet co do mnie niż co do ludzi. No co ty? Jak to? Nie, może to jest to paranoja. A mówiłaś mu o tym, że tak się czujesz? No to chyba nie ma sensu, no bo on tak nic nie może powiedzieć. No tak. No raczej nie chciałabym, żeby mi go odebrano zaraz po tym, jak tu przyjechał, więc nie mogę z nim o tym rozmawiać. O nie, jak to się jest? Hej. To idę na górę. Coś, to wyjeżdżamy do LA i tam i... mamy super życie na Hollywood Hills. Nie, no przestań. Siadamy tutaj? Przestań, ty jesteś mega super laską. Musi to być paranoja twoja głupia jakaś. No i ten jeden drink, co wypiłaś może. Ile wypiłaś? Nie, no pijana nie jestem w ogóle. Wiem, ale czasami jeden drink tak robi, że po prostu ale człowiek... Ale po prostu on jest trochę inny niż go zapamiętałam, że coś się chyba stało. Naprawdę? Albo myślę, że może coś się po prostu na zewnątrz stało, czego nie może powiedzieć. Paweł nie przyszedł tu w 100% wyluzowany i zadowolony, tylko wyczuwam w nim... jakieś zmartwienie. Nie, ja myślę, że to ta paranoja twoja. Na pewno tak. No bo... Jakby coś było, to ja myślę, że on by ci dał znak, żeby wyjść. A jak ci takiego znaku nie dał, to myślę, że jest okej. Okay.